Ojrzeń, niewielka gmina niedaleko Ciechanowa. O miejscowym wójcie jest głośno od czasu, gdy nagle kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego zamknął jedną ze szkół. Do Ojrzenia jedziemy na spotkanie z rodzicami dzieci ze zlikwidowanej szkoły. Gdy tylko pojawiamy się na miejscu, natychmiast poszukują nas policjanci z miejscowego komisariatu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dyrektor Szewskiej Postępowej Policji w Ojrzeniu. Czy ja mógł jakąś legitymację prasową Państwa zobaczyć, Panów? W jakiej sprawie Panowie to są? Co się dzieje? A w jakiej sprawie jesteśmy, to Pan nie musi wiedzieć, bo dobrze. Do tego Pana nie upoważniają. Dobrze, legitymacja. Żadne przepisy. Na redaktorzy mają prawo poruszania się po całej Polsce. Policja już to za Stalina chyba tak było tylko. Za Stalina, za Hitlera, tak, ale nie teraz w wolnej Polsce żyje. Jak za komuni. Redaktorów policja nasyła, czy ludzie. Malowaliśmy tą szkołę, była przygotowana i jest zamknięta. Dzieci po prostu były przygotowane, że idą do szkoły, do Kicina, a wójt im taką zrobił przykrą niespodziankę. Teraz córka naprawiała, zmywała tutaj i tak chcieli wszyscy, żeby tu była ta szkoła, bo to już z dziada, pradziada wszyscy tu się uczyliśmy. Na terenie gminy została zlikwidowana jedna z większych szkół. Gdyby pan wójt liczył na oszczędności tylko i naprawdę, to zamknąłby szkołę w Luberadzu, bo tam jest 40 czy 50 osób. To było prawie 70-80. Tu i mój zięć 3 dni tu malował i córka przychodziła. Jest wszystko zrobione. Dlaczego to jest likwidowane? Wójt nie zgodził się na rozmowę twarzą do kamery. Nagranie przeprowadzamy w obecności świadków, pracowników urzędu gminy. Wójt tłumaczy nam, że o likwidacji szkoły zdecydowały względy ekonomiczne. Koszt utrzymania, energia elektryczna, telefonu, opał, to co jest z bieżących, a pełen efekt zaczniemy osiągać od 1 września 2009 roku. Ucierpiały dzieci. Te dzieci, które z tego okręgu szkoły przychodziły, brane były za rękę, czy ktoś z rodziny ich podprowadził, miały blisko. Teraz muszą przyjść tutaj, skąd tu przyjedzie autobus. Tu my jesteśmy oszukani, dzieci. Jak można dziecku obiecać 15-20 minut? Osoba jako wójt reprezentuje gminę, cały samorząd, a teraz po prostu dziecko dojeżdża 1,5 godziny. Niektóre dzieci na przykład do drugiej, od drugiej klasy do 6 do 1 dojeżdżają PKS-em, gdzie nie ma opieki nad dziećmi. Wsiadają normalnie, bilety miesięczne mają wykupione. A dlaczego nie jeżdżą w tej ulicy? Bo tam już nie ma miejsca dla tych dzieci. Znaczy on objedzie od Ojrzenia przez Przyrowę, Nowa Wieś i tam, to już autobus jest załadowany. A ile dzieci jeździ tym gimbusem? No, 31 miejsc ma, a tam podejrzewam, że 50 parę dzieci jeździ. 80. A, 80, bo patrzyłem nieraz na jak niezaładowany, to jest dobrze 80. Nawet rozmawiałem swego czasu z kierowcą, mówię, słuchaj, a ty się nie boisz, bo nie daj Bóg wypadku, no to będziesz odpowiadał. Co ja zrobię, ja chcę pracować. W jednym z dwóch gimbusów sprawdzamy, w jakich warunkach dzieci jeżdżą do szkół. Czy pani wie, ile dzieci może jechać autobusem takim według przepisów? No chyba tyle, ile trzeba dojechać, prawda? Nie? Moje dzieci również dochodziły 4 kilometry, czy dojeżdżały już, bo już było dowożenie, ale z Ojrzenia właśnie musiały dojeżdżać do Kraszewa. W tłoku, gdzie 100 osób, to było normalne, jak jechało autobusem, w takim samym zresztą, jak i dzisiaj. Przepisy mówią wyraźnie. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym, a liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc siedzących określonych w dowodzie rejestracyjnym. Wie pan, ja nie rządzę. Ale wie pan, że to jest niezgodne z przepisami. Parę metrów. To jest po prostu niepojęta taka rzecz, żeby dziecko wsiadło do autobusu, nie miało na czym usiąść, jechało do Kraszewa, zima, ślizgo, różnie może być wypadek, później nie będzie winnego, żeby za to dziecko odpowiadać.
a ja jako rodzic nie zgadzam się na takie warunki, żeby moje dziecko w takich warunkach dojeżdżało. Moje dzieci przeżyły. Żyją. Wysportowani, bo musieli nieźle ćwiczyć, żeby się w tym autobusie przedostawać. Także i dostawać, i wysiąść, i zająć miejsce. Nagranie z gimbusu pokazujemy dyrektorowi delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie. Jest to narażenie dzieci na niebezpieczeństwo, tak bym powiedziała. Czyli ten przewóz chyba bezpieczny nie jest. Kuratorium dwukrotnie negatywnie opiniowało pomysł zamknięcia szkoły w Kicinie. Zwracało uwagę wójtowi, że nie przekazał informacji, że uczniowie zlikwidowanej szkoły mają zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w innej szkole, że nie poinformował rodziców o zamiarze likwidacji szkoły, że nie złożył oświadczenia w sprawie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. To znaczy, ostatnia nasza opinia była też opinią negatywną. Pieniactwo tam zupełne, także... Czy można? W delegaturze? Kuratorium? W delegaturze, w kuratorium, także jeżeli chodzi o kierownictwo, czyli o panią dyrektor, także nie wiem, no z czego taka postawa tam wynika, żeby szkodzić i przeszkadzać. Szkołę rozbudowywaliśmy, była dobudowywana hala sportowa, sala gimnastyczna, bo dzieci nie miały. Wszyscy rodzice w czynie społecznym rozładowywali pustaki, pracowali przy budowie fundamentów, zbieraliśmy po wsiach pieniądze. Wszyscy rodzice posyłają dzieci do szkoły w Kicinie, czuli się, że dzieci są tu bezpieczne, mają opiekę. Większość tej szkoły jest rodziców, nie gminy. Rodziców. Dobry był poziom i kto chciał się wyuczyć, to się wyuczył. Lepiej były dzieci wyuczone ze szkoły z Kicina, studiów więcej pokończył jak z Kraszewa, czy z Lubieradza, czy z Mocka. Każde dziecko, które ma 5-6 lat, ono się boi gdzieś iść dalej. Jak tu już przechodził do przedszkola, byli jedni z życi, jedno z drugim. 6 lat ma, do zerówki chodzi, do ojrzenia. I on nie chce do ojrzenia, bo tam go biją, tam mu dokuczają i nie chce. Dzieci ze zlikwidowanej szkoły trafiły między innymi do niewielkiego byłego przedszkola, które wójt od kilku lat rozbudowuje. Jest w nim obecnie szkoła podstawowa. Dzieci mogą korzystać z przenośnej hali sportowej z zapleczem. Nie mają jednak stołówki. Muszą jeść w jednej z klas. Klasa czwarta się usuwa, żeby dać innym dzieciom zjeść obiad. No bo co trzeba? Są stoliki, są krzesła i nic więcej do jadalni nie jest potrzebne. Są potrzebne naczynia, talerze, widelce, łyżki i to wszystko mają zapewnione. Dziecko dzwoni ze strasznym płaczem. Mamusiu mówi, przyjeżdżaj, bo mnie kierowca wyrzucił z autobusu, kazał mi wyjść. On 3 dni się bał iść do szkoły, żeby wsiąść do autobusu. Kierowca gimbusu, którym jechał chłopiec, nie tylko, że nie zgodził się na rozmowę, ale nawet wygraża nam zza szyby. Powiadamia wójta i policję, że go filmowaliśmy. Dzwoniono z taką informacją na policję, z tym, że ja akurat zadzwoniłem również. I... No, ale policjanci przyjechali z prawa, nie, ja również dostałem informację, że jesteście przebierancami. Taką też dostałem informację. My jesteśmy przed... Tak, oczywiście. No, komendant mi się przyznał, że nie potrafili wylegitymować, bo wysłał młodych policjantów. Jak może być policjant przebieraniec, nie? Mamy przebrani, policjanci napadają na tiry i tak dalej. No, podwożony redaktor, może który chcący sobie zrobić jakiś program, no nie wiem. No. To on naumyślnie chciał to zamknąć, bo tu wójt wychodził nasz z tej wsi, był 11 lat. Poprzedni. Tak, poprzedni wójt wychodził z tej wsi. I dlaczego nie zamknął w Lubieradzu, po zamknął w Kicinie?
na umyśle wójtowi, że on jest silniejszy od naszego wójta. Ale dlaczego? Poprzedniego. Bo Luberac ma, bo z Luberacu jest przewodniczący z Luberaca, to powiedzieli, że go wywiozą na taczkę do kanałku. Tak zlikwiduje szkołę w Luberadzu. Tak. Że utopię go w kanałku. Jak, tak. Jak pytaliśmy się, na co z budynkiem? To się sprzeda. No być może ma już klienta na to. Dlatego tak jest determinacja w działaniu. Myśmy nie głosowali za wójtem. On chciał nam się odciąć i zlikwidował szkołę. To i to wybory jest... były tajne, ale to była oczywista zemsta, panie redaktorze. Z przeprowadzonej analizy budżetowej wynika jasno, że tu czynnik ekonomiczny nie miał znaczenia z uwagi takiej, że wójt zatrudnił wszystkich nauczycieli, czyli koszty płacy wynagrodzeń zostały takie same, przejął kadrę i dowóz też pozostał, więc praktycznie oszczędności nie ma żadnych. A ile pan oszczędził na likwidacji tej szkoły? Czy można to powiedzieć, prognozować? No więc w tej chwili na ten rok bieżący to był rzędu, ja wiem, 50 tysięcy. To budżet około 6 milionów na oświatę, no to są tam mały procent, no 1-2%. 1-2%. W takim razie, jeżeli to jest 1% oszczędności. Ale to powiedziałem, że w tym roku, ale to przyniesie 500 tysięcy w następnym roku. Oszczędności, o których mówi pan wójt, to jest totalna bzdura. Aby zapewnić pracę nauczycielom ze zlikwidowanej szkoły, w innej podzielono klasy. Najmniejsza z nich liczy teraz 4 uczniów. Do jakiej szkoły macie jechać tym gimbusem? Do Kraszowa. To się spóźnicie. A my się szybko jeździ. Po naszej interwencji wójt rozwiązał problem przepełnienia w gimbusach. Zwiększył liczbę kursów. Okazało się jednak, że teraz 2 gminne gimbusy nie są w stanie na czas dowieźć dzieci do szkół. Gmina jest zbyt rozległa. Dzieci spóźniają się na lekcje nawet kilkanaście minut. Każdy z gimbusów ma teraz do pokonania w ciągu godziny około 100 kilometrów. Jeszcze na dzisiaj kierowca tego nie przećwiczył za dobrze, bo przejechał o jeden przystanek za daleko pierwszym kursem, czyli zamiast pierwszy kurs kończyć na Przyrowie, dojechał do Woli Wozińskiej. I dlatego dzieci dzisiaj się pospóźniały? No i dzisiaj, no i nie przyspieszył ani o minutę startu, czyli sądził, że zmieści się z dodatkowym kursie w tym samym czasie, tak żeby na 8 zdążyć. No, niestety nie zdążył. Spóźnił się aż 16 minut. Prawdopodobnie tak, przyznał się do tego.